Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragniemy powitać wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. A pozdrawiają Państwa ojciec Marian Sojka, ojciec Zdzisław Klawka. To po raz drugi spotykamy się na falach telewizji Trwam, aby uczestniczyć... I Radia Maryja również. I Radia Maryja w tej chwili też, ponieważ liturgia Męki Pańskiej była tylko, transmitowała przez telewizję Trwam, a teraz Droga Krzyżowa, która odbędzie się w Koloseum. Ten szczególny, święty moment, Wielki Piątek, w miejscu tak dobrze nam znanym, jesteśmy zaproszeni, aby pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka iść za Jezusem Jego Drogą Krzyżową. Dzisiejsze rozważania do 14 tajemnic, więc tradycyjne Drogi Krzyżowej, napisał kardynał Gualtiero Bassetti. Jest to kardynał, arcybiskup Perugii. On nadał całemu temu niejako rozważaniu dzisiejszej Drogi Krzyżowej tytuł Dio e Misericordia. Bóg jest miłosierdziem. W jednym z wywiadów w ostatnich dniach powiedział, że wobec wszystkich lęków współczesnego człowieka, jego cierpienia, bólu, właśnie miłosierdzie jest tym kanałem, przez który Bóg dociera do każdego człowieka. Będziemy starali się wsłuchać rozważania każdej stacji Drogi Krzyżowej, aby może i zobaczyć nas samych. Każda stacja to część naszego też życia. Tymczasem Ojciec Święty już przybył przed czasem do Koloseum i trwają już bezpośrednie przygotowania do rozpoczęcia Drogi Krzyżowej. A ta tradycja dorocznej wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum lub w jego okolicach sięga roku 1750, roku świętego, kiedy to narzeczenie papieża Benedykta XIV zapoczątkował tę praktykę święty Leonard Spoto Mauricio, wielki czciciel Męki Pańskiej. Również na polecenie tegoż papieża w amfiteatrze wzniesiono 14 kapliczek z tradycyjnymi stacjami przedstawiającymi Mękę Pana Jezusa, a pośrodku zaś ustawiono wielki krzyż. Tym samym miejsce to zostało poświęcone Męce Chrystusa i wspomnieniu męczenników. Jak wiemy, kapliczki krzyż oraz zwyczaj odbywania Drogi Krzyżowej w Koloseum przetrwał do upadku państwa kościelnego w 1870 roku, gdy Pius IX, błogosławiony Pius IX, protestując przeciwko zajęciu ziem papieskich przez wojska Garibaldiego, ogłosił się więźniem Watykanu. Dopiero w 1926 roku, gdy przygotowano pojednanie między państwem włoskim a papiestwem, krzyż wrócił do Koloseum, choć nie już na środek murawy, lecz z boku. Ale trzeba było czekać prawie następnych 40 lat, zanim Paweł VI, błogosławiony Paweł VI, wznowił praktykę Via Crucis przez Koloseum i przy Koloseum. Odprawiał ją w innym rzymskim amfiteatrze we Flavium. Była to jednocześnie pierwsza Droga Krzyżowa transmitowana na żywo przez włoską telewizję RAI. W 1977 roku po raz pierwszy transmitowała ją włoska sieć Mondovisio od razu w kolorze. Początkowo rozważania do poszczególnych stacji czerpano z Pisma Świętego, z tekstów ojców i doktorów Kościoła i innych świętych. W latach 1970-78 Ojciec Święty osobiście prowadził każdą Drogę Krzyżową, a rozważania na niej, do niej opierał na tekstach biblijnych. Jan Paweł II przejął ten zwyczaj od swego poprzednika rozważań do Drogi Krzyżowej. Ale przenieśmy się do Koloseum i przenieśmy się w to miejsce, gdzie rozpoczyna się właśnie Droga Krzyżowa, którą poprowadzi Ojciec Święty Franciszek.
invite you to pray with us now as we begin the Stations of the Cross here at Rome's Colosseum. Through his passion and his death. The meditations that we are here this evening have been chosen, have been written by Cardinal Gualtiero Bassetti from here in Italy, from Perugia. He will convey the message. He will talk about our pains, our fears, persecution, and violence, and of course, God's mercy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. W trwający właśnie nadzwyczajnym jubileuszu również Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa przyciąga nas ze szczególną mocą miłosierdzia Ojca Niebieskiego, który pragnie wylać na nas wszystkich swojego Ducha, Ducha łaski i pocieszenia. Miłosierdzie jest strumieniem łaski, łaski, która od Boga dociera do wszystkich współczesnych ludzi. Ludzi zbyt często pogubionych, ulegających zamętowi, materializmowi i bałwochwalstwu. Ludzi biednych i samotnych, członków społeczeństwa, które wydaje się usuwać pojęcie grzechu i prawdy. Będą patrzeć na mnie, którego przewodni. Niech wypełnią się także w nas tego wieczoru prorocze słowa Zachariasza. Niech nasze spojrzenie wzniesie się od naszych niekończących się nędz, by utkwić w Nim, Chrystusie Panu, miłości miłosiernej. Wówczas spotkam Jego oblicze i usłyszę Jego słowa. Ukochałem Cię odwieczną miłością. On to poprzez swoje przebaczenie gładzi nasze grzechy i otwiera nam drogę do świętości, na której przyjmujemy wraz z Nim nasz krzyż, ze względu na miłość do braci. Zdrój, który obmył nasze grzechy, stanie się dla nas i w nas źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Módlmy się. Przedwieczny Ojcze, przez mękę Twojego umiłowanego Syna zechciałeś objawić nam swoje serce i obdarzyć nas swoim miłosierdziem.
spraw, byśmy w zjednoczeniu z Maryją, Jego i naszą Matką, umieli przejmować i strzec zawsze daru miłości. Niech ona, Matka Miłosierdzia, przedstawi modlitwy, jakie zanosimy za nas samych i za całą ludzkość, aby łaska tej drogi krzyżowej dotarła do każdego ludzkiego serca i ugruntowała tam nową nadzieję, tę niezniszczalną nadzieję, płynącą z krzyża Jezusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prima stazione. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Marka. Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał biczować i wydał na ukrzyżowanie. Jezus Jezus jest sam wobec władzy tego świata i poddaje się aż do końca ludzkiej sprawiedliwości. Piłat staje wobec tajemnicy, której nie jest w stanie zgłębić. Dopytuje się i żąda wyjaśnień. Szuka jakiegoś rozwiązania i być może dochodzi nawet na próg prawdy, ale woli go nie przekraczać. Mając życie i prawdę, wybiera własne życie. Mając teraźniejszość i wieczność, wybiera to, co dzisiaj. Tłum wybiera Barabasza i porzuca Jezusa. Tłuszcza chce ziemskiej sprawiedliwości, wybiera mściciela, tego, który mógłby wyzwolić ją z utrapienia i jarzma niewoli. Jednak Jezusowej sprawiedliwości nie dochodzi się na drodze rewolucji. Przychodzi ona przez zgorszenie krzyża. Jezus idzie wbrew wszelkim planom wyzwolenia, ponieważ bierze na siebie zło świata i nie odpowiada złem na zło. A tego ludzie nie rozumieją. Nie rozumieją, że z ludzkiej klęski może wyniknąć Boża sprawiedliwość. Każdy z nas dzisiaj jest nierozłączną częścią tego tłumu, który woła: ukrzyżuj go. Nikt nie może czuć się wyłączony, bowiem tłum i Piłat są owładnięci wewnętrznym uczuciem nieobcym wszystkim ludziom, lękiem. Lękiem przed utratą poczucia bezpieczeństwa, przed utratą dóbr, własnego życia. Jednak Jezus wskazuje inną drogę. Panie Jezu, jakże czujemy się podobni do tych ludzi? Ileż lęku jest w naszym życiu? Obawiamy się przyszłości, rzeczy nie do przewidzenia, biedy. Ileż lęku w naszych rodzinach, środowiskach pracy, w naszych miastach? I być może obawiamy się również Boga. Boimy się sądu Bożego, a ten lęk rodzi się z małej wiary, z nieznajomości własnego serca, z wątpienia w Jego miłosierdzie. Panie Jezu, skazany przez ludzki lęk, wyzwól nas od obawy przed Twoim sądem. Spraw, by krzyk naszej trwogi nie zagłuszył delikatnej mocy Twojego wezwania. Nie lękajcie się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Stała matka boleściwa, obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał syn. Seconda stazione. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Marka. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. Lęk wydał wyrok, jednak nie może się on zdemaskować i chowa się za postawami światowymi, szyderstwem, pokorzeniem, przemocą, wyśmianiem. Teraz Jezus zostaje na powrót ubrany we własne szaty, swoje jedyne człowieczeństwo, bolesne i krwawe, już bez żadnej purpury czy innego znaku boskości. Jest taki, jakim przedstawił go Piłat. Oto człowiek. Taka jest sytuacja tego, kto idzie za Chrystusem. Chrześcijanin nie szuka poklasku świata ani przyzwolenia ulicy. Chrześcijanin nie stosuje pochlebstw i kłamstwa, by zdobyć władzę. Chrześcijanin przyjmuje szyderstwo i pokorzenia wynikające z miłości do prawdy. Cóż to jest prawda? Zapytał Piłat Jezusa. Jest to pytanie wszystkich czasów. To pytanie także współczesne. Oto prawda. Prawda Syna Człowieczego, zapowiedzianego przez proroków. Oszpecone ludzkie oblicze, które odsłania wierność Boga. My natomiast zbyt często wyruszamy na poszukiwanie prawdy przecenionej, wygodnej dla naszego życia, która odpowiadałaby na nasz brak pewności siebie, czy wręcz zaspokajałaby nasze najniższe interesy. W ten sposób dochodzimy do zaspokajania się półprawdami czy prawdami pozornymi, pozwalając się zwodzić prorokom nieszczęścia, które zapowiadają zawsze rzeczy najgorsze, albo zręcznymi lajkami, którzy usypiają nasze serca, hipnotyzują muzyką oddalającą nas od Chrystusowej miłości. Słowo Boże stało się człowiekiem. Przyszło oznajmić nam całą prawdę o Bogu i o człowieku. Bóg jest tym, który bierze krzyż na swoje ramiona i wyrusza drogą miłosiernego daru z siebie. A człowiek, który wypełnia się w prawdzie, jest tym, który idzie za nim tą samą drogą. Panie Jezu, pozwól nam siebie oglądać w teofanii krzyża, który jest apogeum Twojego objawienia, i rozpoznać w tajemniczej wspaniałości Twojego oblicza także rysy naszej twarzy. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Duszę jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści, przeszedł miecz dla naszych win.
Terza stazione. Stacja Gesù trzecia. Jezus pada po raz pierwszy pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Dal libro del profeta Izaia. Z księgi proroka Izajasza. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. A myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Tak On nie otworzył ust swoich. Jezus jest barankiem zapowiedzianym przez proroka, który wziął na swoje barki grzech całej ludzkości. Obciążył się słabością umiłowanego, Jego boleściami, przestępstwami, Jego niegodziwościami, klątwami. Dotarliśmy do najdalszego punktu wcielenia Słowa. Jest jednak punkt jeszcze niższy. Jezus upada pod ciężarem tego krzyża. Bóg upada. W tym upadku mamy do czynienia z Jezusem, który nadaje sens ludzkiemu cierpieniu. Czasami cierpienie jest dla człowieka niezrozumiałym dla umysłu absurdem, zapowiedzią śmierci. Istnieją takie sytuacje cierpienia, które wydają się zaprzeczać Bożej miłości. Gdzie jest Bóg w obozach zagłady? Gdzie jest Bóg w kopalniach i fabrykach, w których niewolniczo pracują dzieci? Gdzie jest Bóg na morskich krypach, które idą na dno Morza Śródziemnego? Jezus upada pod ciężarem krzyża, ale nie zostaje nim przygnieciony. Oto tam jest Chrystus, odrzucony pośród odrzuconych, ostatni z ostatnimi, rozbitek wśród rozbitków. Bóg bierze na siebie to wszystko. Bóg, który z miłości rezygnuje z okazania swojej wszechmocy. Ale również tutaj, właśnie tak, upadając na ziemię niczym ziarno pszeniczne, Bóg jest wierny sobie, wierny w miłości. Ti preghiamo, Signore. Prosimy Cię, Panie, za wszystkie sytuacje cierpienia, które wydają się bez sensu, za Żydów, którzy ponieśli śmierć w obozach zagłady, za chrześcijan zabitych w nienawiści do wiary, za ofiary wszelkich prześladowań, za dzieci zniewolone w pracy, za niewinnych tracących życie w wojnach. Pozwól nam zrozumieć, Panie, ile wolności wewnętrznej siły jest w tym niebywałym objawieniu Twojej boskości, tak ludzkiej, że pada ona pod krzyżem grzechów człowieka, tak bosko miłosiernej, że zwycięża zło, które nas gnębiło. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O, jak smutna i strapiona matka ta błogosławiona, której synem niebios król. Quarta stazione. Stacja czwarta. Incontra sua madre. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
z Ewangelii według świętego Łukasza. Simeone li benedisse. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Zechciał Bóg, aby życie przychodziło na świat przez pole rodzenia, poprzez cierpienia matki, która wydaje życie na świat. Wszyscy potrzebują matki, także Bóg. Słowo stało się ciałem w łonie dziewicy. Maria je przyjęła, wydała na świat w Betlejem, owinęła w pieluszki, strzegła i troszczyła się o jego rozwój ciepłem swojej miłości i dotrwała wraz z nim do jego godziny. Teraz u stóp Kalwarii spełnia się proroctwo Symeona. Miecz przenika duszę. Maria ponownie widzi syna, oszpeconego i wycieńczonego pod ciężarem krzyża. Pełne bólu oczy matki, uczestniczki aż do końca bólu syna, ale także oczy pełne nadziei, które od chwili jej tak na zwiastowanie anielskie nigdy nie przestały odbijać tego boskiego światła, które rozświetla także ten dzień cierpienia. Maria jest małżonką Józefa i matką Jezusa. Tak wczoraj, jak i dziś, rodzina jest bijącym sercem społeczeństwa, niezbywalną komórką życia wspólnego, niezastąpionym filarem ludzkich relacji, miłością na zawsze, która zbawia świat. Maria jest kobietą i matką, geniuszem kobiecym i czułością, mądrością i miłością. Maria jest matką wszystkich, jest znakiem nadziei dla ludów cierpiących ból rodzenia. Jest misjonarką zbliżającą się do nas, by nam towarzyszyć w życiu. A jako prawdziwa mama idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nieustannie bliskość Bożej miłości. O Maryjo, Matko Pana, Ty byłaś dla swojego boskiego Syna pierwszym odzwierciedleniem miłosierdzia Jego Ojca, tego miłosierdzia, o którego okazanie prosiłaś Go w Kanie. Teraz, gdy Twój Syn objawia nam oblicze Ojca aż po najdalej idące skutki miłości, wchodzisz w milczeniu w Jego ślady, jako pierwsza uczennica krzyża. O Maryjo, Panno wierna, weź w opiekę wszystkie sieroty ziemi, chroń wszystkie kobiety padające ofiarą wykorzystywania i przemocy, pobudź dzielne kobiety ku dobru Kościoła. Natchnij każdą matkę do wychowywania swoich dzieci w czułości Bożej miłości, a w godzinie próby do towarzyszenia im bezgłośną siłą wiary. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Jak płakała matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego syna ból. Quinta stazione. Stacja piąta. Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Z Ewangelii według świętego Marka. I przymusili niejakiego Szymona z Syreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. W dziejach zbawienia pojawia się nieznany człowiek, Szymon z Cyreny, robotnik powracający z pola, zostaje przymuszony do niesienia krzyża. Ale to właśnie w nim, jako pierwszym, działa łaska Chrystusowej miłości, która przychodzi przez krzyż. I Szymon, zmuszony do niesienia ciężaru wbrew swojej woli, stanie się uczniem Pana. Gdy cierpienie puka do naszych drzwi, jest zawsze nieproszonym gościem. Jawi się jako przymus, czasem wręcz jako niesprawiedliwość. I może nas zastać dramatycznie nieprzygotowanych. Jedna choroba może zrujnować nasze życiowe plany. Niepełnosprawne dziecko może zakłócić marzenia o tak upragnionym macierzyństwie. To niechciane cierpienie puka jednak donośnie do serca człowieka. Jak zachowujemy się wobec cierpienia ukochanej osoby? Na ile jesteśmy uważni na krzyk kogoś, kto cierpi, ale żyje daleko od nas? Cyrenejczyk pomaga nam wejść we wrażliwość ludzkiej duszy i ukazuje inny aspekt człowieczeństwa Jezusa. Nawet Syn Boży potrzebował kogoś, kto by mu pomógł nieść krzyż. Kim jest zatem Cyrenejczyk? Jest Bożym miłosierdziem, które uobecnia się w dziejach ludzkich istnień. Bóg brudzi sobie ręce nami, naszymi grzechami i słabościami. Nie wstydzi się tego i nas nie opuszcza. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten dar, który przewyższa wszelkie oczekiwania i ujawnia nam Twoje miłosierdzie. Ty nas umiłowałeś nie tylko aż do dnia dania nam zbawienia, ale aż po uczynienie nas narzędziami zbawienia. Kiedy Twój krzyż nadaje sens każdemu naszemu krzyżowi, nam została dana najwyższa łaska życia, aktywny udział w tajemnicy odkupienia, bycie narzędziem zbawienia dla naszych braci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, nos amalo. Amen. Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma, gdy mu stanie przed oczyma w mękach matka ta bez skazy? Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izajasza. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa.
zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Wśród podnieconego tłumu, który towarzyszy wchodzeniu Jezusa na Kalwarię, ukazuje się Weronika, kobieta bez twarzy, bez historii. A jednak jest to kobieta dzielna, gotowa słuchać Ducha i iść za Jego natchnieniami, zdolna rozpoznać chwałę Syna Bożego oświeconego, w oświeconym obliczu Jezusa i zrozumieć zachętę. Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza. Miłość, którą uosabia ta kobieta, zaskakuje nas. Miłość daje jej moc, by stawić czoła strażom, przemóc tłum, by zbliżyć się do Pana i dokonać gestów współczucia i wiary. Zatamować krew płynącą z ran, otrzeć łzy bólu, spojrzeć w tę oświeconą twarz, za którą skrywa się oblicze Boga. Instynktownie staramy się unikać cierpienia, bo cierpienie budzi odrazę. Ileż twarzy oszpeconych przez dolegliwości życia wychodzi nam naprzeciw i nazbyt często odwracamy wzrok w inną stronę. Jakże nie widzieć oblicza Pana w twarzach milionów uchodźców, wysiedleńców, wygnańców, którzy rozpaczliwie uciekają przed okropnościami wojny, przed prześladowaniami, dyktaturami. Każdemu z nich, posiadającemu własną niepowtarzalną twarz, Bóg ukazuje się zawsze w postaci dzielnego ratownika, niczym Weronika, kobieta bez twarzy, która z miłością otarła twarz Jezusowi. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Pomóż mi odnaleźć je w braciach, którzy przemierzają drogę bólu i upokorzenia. Spraw, abym umiał ocierać łzy i krew przegranych każdego czasu, tych, których bogate i beztroskie społeczeństwo odrzuca bez skrupułów. Spraw, abym w każdej twarzy, także twarzy człowieka najbardziej opuszczonego, umiał rozpoznać Twoje oblicze pełne bezgranicznego piękna. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Kto się smutkiem nie poruszy, gdy rozważy boleść duszy matki z jej dziecięciem wraz. Settima stazione. Stacja siódma. Cade per la seconda Jezus volta. Upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dal libro del profeta Isaia. Z księgi proroka Izajasza. Lecz on był przebity za nasze grzechy, spruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Jezus ponownie upada, zdruzgotany, ale nie zabity ciężarem krzyża. Jeszcze raz obnaża swoje człowieczeństwo. Jest to doświadczenie graniczące z bezsilnością, wstydu wobec szyderców, upokorzenia wobec tych, którzy nań liczyli. Nikt nie chciałby upaść na ziemię i doświadczyć porażki, szczególnie wobec innych. Ludzie
często buntuje się przeciwko koncepcji rezygnacji z siły, ze zdolności troszczenia się o własne życie. Jezus natomiast uosabia władzę bez siły, doświadcza udręki krzyża i zbawczej mocy wiary. Tylko Bóg może nas zbawić. Tylko On może przekształcić znak śmierci w krzyż chwalebny. Jeśli Jezus powtórnie upada na ziemię pod ciężarem naszego grzechu, przyjmijmy zatem i my upadanie, bycie upadłymi, upadanie przez nasze grzechy. Uznajmy, że sami nie możemy się zbawić własnymi siłami. Panie Jezu, który przyjąłeś upokorzenie kolejnego upadku na oczach wszystkich, chcielibyśmy nie tylko oglądać Cię leżącego w pyle, lecz patrzeć na Ciebie w tej samej pozycji, kiedy także my leżymy na ziemi upadszy przez nasze słabości. Daj nam poczucie naszego grzechu, tę wolę podniesienia się na nowo, która rodzi się z bólu. Daj całemu Twemu Kościołowi świadomość cierpienia. Udziel szczególnie spowiednikom dar łez za ich grzech. Jakże mogliby wzywać nad sobą innymi Twego miłosierdzia, jeśli by pierwej nie zapłakali nad własnymi winami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induce in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Za swojego ludu zbrodnie, w mękach widzi tak niegodnie zsieczonego Zbawcę dusz. Ottava stazione. Stacja ósma. Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Jezus, nawet jeśli sam dręczony bólem ucieka się do Ojca, to jednak czuje współczucie dla ludu, który idzie za nim i zwraca się bezpośrednio do kobiet, które mu towarzyszą w drodze na Kalwarii. Jest to mocne wezwanie do nawrócenia. Nie płaczcie nade mną, powiada Nazarejczyk, bo ja pełnię wolę Ojca. Ale płaczcie nad sobą ze względu na każdy raz, kiedy nie czynicie woli Bożej. Tu mówi Baranek Boży i niosąc na ramionach grzechy świata, oczyszcza spojrzenie tych córek skierowane na Niego, ale w sposób jeszcze niedoskonały. Co mamy czynić? Zdaje się wołać płacz tych kobiet wobec niewinnego. To jest to samo pytanie, które tłumy kierowały do Chrzciciela, a które potem powtórzą słuchacze Piotra po pięćdziesiątnicy, czując, że przenika ono serce. Co mamy czynić?
Odpowiedź jest prosta i ścisła. Nawróćcie się. Chodzi o nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Nie ma nawrócenia bez miłości, a miłość jest sposobem bycia Kościołem. Panie Jezu, niech Twoja łaska wspiera naszą drogę nawrócenia, by wrócić do Ciebie, w jedności z naszymi braćmi, wobec których pragniemy, byś dał nam swoje własne serdeczne miłosierdzie, miłosierdzie macierzyńskie, które uzdolni nas do odczuwania czułości i współczucia wobec siebie nawzajem, by umieć także oddać siebie samych dla zbawienia bliźniego. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Matko, coś miłości zdrojem, spraw niech czuję w sercu moim ból Twój u Jezusa nóg. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Jezus upada po raz trzeci. Syn Boży doświadcza aż do cna ludzkich uwarunkowań. A tym upadkiem wkracza jeszcze wyraźniej w historię ludzkości i towarzyszy na każdym kroku ludzkości cierpiącej. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ileś razy ludzie padają na ziemię. Ileś razy mężczyźni, kobiety i dzieci cierpią przez rozbitą rodzinę. Ileś razy ludzie sądzą, że nie mają już godności, bo brak dla nich pracy. Ileś razy młodzi są zmuszeni do życia w tymczasowości, tracąc nadzieję na przyszłość. Człowiek, który upada i spogląda na upadającego Boga, jest kimś, kto wreszcie może uznać własną słabość i niemoc, ale bez lęku i rozpaczy. Jest tak właśnie dlatego, że również Bóg tego doświadczył w swoim Synu. To przez miłosierdzie Bóg uniżył się aż do tego stanu, aż do legnięcia w pyle drogi, pyle zroszonym potem Adama oraz krwią Jezusa i wszystkich męczenników dziejów, pyle uświęconym łzami tylu braci, którzy padli ofiarą przemocy i wyzysku człowieka przez człowieka. Temu pyłowi błogosławionemu, przeklinanemu, niewolonemu i grabionemu przez ludzki egoizm, Pan przeznaczył swój ostatni uścisk ramion. Panie Jezu, rozciągnięty na tej wyschniętej ziemi, jesteś blisko wszystkich ludzi cierpiących i rozlewasz w ich sercach siłę do podniesienia się na nowo. Proszę Cię, Boże miłosierdzie, za tych wszystkich, którzy leżą rozciągnięci na ziemi z różnych przyczyn.
z powodu osobistych grzechów, nieudanych małżeństw, samotności, utraty pracy, dramatów rodzinnych, trwogi o przyszłość. Daj odczuć, że Ty nie jesteś daleko od każdego z nich, bo najbliższy Tobie, który jesteś wcielonym miłosierdziem, jest człowiek, który najbardziej czuje potrzebę przebaczenia i nadal ma nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, tificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sprawmy serce mego żało, by radością życia całą stał się dla mnie Chrystus Bóg. Decima stazione. Stacja dziesiąta. Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Marka ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. U stóp krzyża, poniżej ukrzyżowanego wraz z cierpiących złoczyńców, stoją żołnierze, którzy rywalizują o szaty Jezusa. Tak wygląda banalność zła. Spojrzenie żołnierzy jest odległe od tego cierpienia i dalekie od toczącej się historii, która ich otacza. Wydaje się, że to, co się dzieje, ich nie dotyczy. Oni, podczas gdy Syn Boży kona na krzyżu, nadal niewzruszenie wiodą życie, w którym namiętności są ponad wszystkim. To jest wielkim paradoksem wolności, jaką Bóg obdarzył własne dzieci. Wobec śmierci Jezusa każdy człowiek może wybrać. Wpatrywać się w Jezusa, albo rzucać losy. Olbrzymi dystans dzieli ukrzyżowanego od jego oprawców. Marny interesik na szatach nie pozwala im pojąć znaczenia tego ciała bezbronnego i poniżonego, wyszydzonego i umęczonego, którym dopełnia się boska wola zbawienia całej ludzkości. To ciało, które Ojciec przygotował dla Syna, teraz wyraża miłość Syna do Ojca i całkowity dar Jezusa wobec ludzi. To ciało odarte ze wszystkiego poza miłością zawiera w sobie niezmierny ból ludzkości i opowiada o wszystkich jej ranach. Zwłaszcza o tych najbardziej bolesnych, o zranionych dzieciach, zbezczeszczonych w swojej intymności. To ciało nieme i krwawiące, ubiczowane i upokorzone, wskazuje drogę sprawiedliwości. Sprawiedliwości Bożej, która przekształca najstraszliwsze cierpienia w światło zmartwychwstania. Panie Jezu, chciałbym pokazać Ci całą cierpiącą ludzkość, ciała mężczyzn i kobiet, dzieci i starców, chorych i kalekich, pozbawione godności.
Jakże wiele przemocy w ciągu dziejów tej ludzkości dotknęło to, co człowiek ma najbardziej swojego, czegoś świętego i błogosławionego, bo pochodzącego od Boga. Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy zostali zbezczeszczeni w swoim wnętrzu, za tych, którzy nie pojmują tajemnicy własnego ciała, co go nie akceptują albo deformują jego piękno, za tych, co nie szanują ułomności i sakralności ciała, które starzeje się i umiera i które pewnego dnia zmartwychwstanie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancta Mater istuda. Matko ponad wszystko świętsza, rany Pana aż do wnętrza, w serce me głęboko wpój. Undicesima stazione. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dal Vangelo secondo Luca. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi kacąc go rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jezus wisi na krzyżu, wspaniałym drzewie ozdobnym, co było ołtarzem ofiary. I z wysokości tego tronu, punktu przyciągania całego wszechświata, przebacza swoim oprawcom, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystusowy krzyż, szalami wagi się stając, jaśnieje wszechmocą, która się ogołaca, mądrością, która zniża się aż do szaleństwa, miłością, która składa siebie w ofierze. Po prawej i lewej stronie Jezusa jest dwóch złoczyńców, prawdopodobnie zabójców. Ci dwaj złoczyńcy przemawiają do serca każdego człowieka, bo reprezentują dwa różne podejścia do bycia ukrzyżowanym. Pierwszy przeklina Boga. Drugi rozpoznaje Boga na tym krzyżu. Pierwszy ze złoczyńców proponuje rozwiązanie najwygodniejsze dla wszystkich, sugeruje ludzkie wybawienie i ma wzrok skierowany ku ziemi. Zbawienie znaczy dla niego ucieczkę z krzyża i usunięcie cierpienia. To logika kultury odrzucenia. Żąda od Boga usunięcia tego wszystkiego, co jest zbędne i niegodne zakosztowania. Natomiast drugi ze złoczyńców nie targuje się o załatwienie sprawy. Postuluje boskie wybawienie. Jego spojrzenie jest całkowicie skierowane ku niebu. Zbawienie oznacza dla niego przyjęcie woli Bożej, nawet na gorszych warunkach. To triumf kultury miłości
i przebaczenia. To szaleństwo krzyża, wobec którego wszelka ludzka mądrość musi ustąpić i zamilknąć. Daj mi, o ukrzyżowany z miłości, to Twoje przebaczenie, które zapomina, i to Twoje miłosierdzie, które stwarza na nowo. Pozwól mi doświadczyć przy każdej spowiedzi łaski, która stworzyła mnie na Twój obraz i podobieństwo i która mnie ponownie stwarza za każdym razem, gdy składam moje życie wraz z całą jego nędzą w litościwe ręce Ojca. Niech Twoje przebaczenie zabrzmi dla mnie niczym pewność miłości, która mnie zbawia. Tworzy mnie nowego i pozwala mi być z Tobą na zawsze. Wtedy będę prawdziwie łaskawionym złoczyńcą i każde Twoje przebaczenie będzie niczym kęs z raju już od teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Widzi syna wśród konania, jak samotny głowę skłania, gdy oddawał ducha już. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Marka. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. To znaczy: Dio mio, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Ciemność w południe. Dzieje się coś całkowicie niesłychanego i nieprzewidzianego na ziemi. Ale to dotyczy nie tylko ziemi. Człowiek zabija Boga. Syn Boży został ukrzyżowany niczym jakiś przestępca. Jezus zwraca się do Ojca i wykrzykując pierwsze słowa Psalmu 22. To krzyk cierpienia i przygnębienia, ale także wołanie będące wyrazem całkowitej ufności w Boże zwycięstwo. Wołanie Jezusa jest okrzykiem każdego ukrzyżowanego w dziejach, opuszczonego i upokorzonego, męczennika i proroka,
kogoś zniesławionego i niesłusznie skazanego, kogoś, kto jest na zesłaniu czy w więzieniu. To wyrywający się krzyk ludzkiej rozpaczy, jednak zwycięski wiarą, która przemienia śmierć w życie wieczne. Będę głosił imię Twoje swoim braciom i chwalić Cię będę wśród zgromadzenia. Jezus umiera na krzyżu. Czy jest to śmierć Boga? Nie. To najwyższy rytuał świadectwa wiary. Wiek XX został określony mianem stulecia męczenników. Przykłady Maksymiliana Kolbego i Edyty Stein rzucają niezwykłe światło. Ale i dzisiaj ciało Chrystusa jest krzyżowane w wielu regionach świata i ziemi. Męczennicy XXI wieku są prawdziwymi apostołami współczesnego świata. W wielkiej ciemności zapala się wiara. Prawdziwie ten był Synem Bożym, ponieważ ktoś, kto w ten sposób umiera, przemieniając w nadzieję życia rozpacz śmierci, nie może być tak po prostu człowiekiem. Ukrzyżowany jest całkowitą ofiarą. Nie zatrzymał dla siebie nic, ani skrawka ubrania, ani kropli krwi, ani matki. Oddał wszystko. Wykonało się. Kiedy nie ma się już nic do oddania, bo wszystko się oddało, wówczas można być zdolnym do prawdziwych darów. Ogołocony, nagi, pokryty ranami, zgnębiony przez osamotnienie i zniewagi, nie ma w nim nic ludzkiego. Oddać wszystko. Oto miłość. Gdzie kończy się to, co moje, tam zaczyna się raj. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cierpiącego tak niezmiernie, Twego Syna boli ciernie, niechaj duch podziela mój. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Marka. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny człowiek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża. Józef z Arymatei przyjmuje Jezusa, zanim jeszcze ujrzał Jego chwałę. Przyjmuje Go jako pokonanego, jako złoczyńcę, jako odrzuconego. Prosi o ciało Piłata, nie chcąc dopuścić, by zostało wrzucone do zbiorowej mogiły. Józef naraża swoją własną reputację i być może, podobnie jak Tobiasz, nawet własne życie. Jednak odwaga Józefa to nie jest śmiałość wojennych bohaterów. Odwaga Józefa jest mocą wiary. Wiary, która staje się gościnną otwartością, darmowością i miłością. Jednym słowem, miłością miłosierną.
il silenzio, milczenie, la semplicità, prostota e la sobrietà i skromność, z jaką Józef zbliża się do ciała Jezusa, kontrastuje z ostentacją, banalnością i przepychem pogrzebów urządzanych przez możnych tego świata. Świadectwo Józefa przywodzi natomiast na myśl tych wszystkich chrześcijan, którzy także dzisiaj dla pogrzebu narażają własne życie. Kto mógł przyjąć martwe ciało Jezusa, jeśli nie ta, która dała mu życie? Możemy sobie wyobrazić uczucia, jakich doznaje Maryja, przyjmując go w swe ramiona. Ona, która uwierzyła słowom anioła i zachowywała wszystko w swoim sercu. Maryja, przytulając swego martwego syna, powtarza raz jeszcze swoje fiat. To dramat i próba wiary. Żadne stworzenie nie cierpiało tak jak Maryja, matka, która poczęła nas wszystkich ku wierze u stóp krzyża. Ripeteva la preghiera del mondo. Padre, powtarzał Abba, modlitwę świata. Ojcze, Abba, jeśli to możliwe. Solo un ramoscello d'olivo. Jedynie oliwna gałązka kołysała się nad jego głową. Vento. Na bezgłośnym wietrze. Ma non una spina, tu. Ale ty nawet jednego ciernia nie odjąłeś z korony. Anche il pensiero. Non può. Przybita nasza myśl. Nie może, nie może tam w górze. Myśl nie może nie krwawić. I nawet jednej ręki nie uwolniłeś mu od drzewa, aby otarła z oczu krew i mógł widzieć przynajmniej matkę tam samą. Że aż możni mistrzowie okrucieństwa i ludzie, widząc go, zakrywali twarz. A on kołysał się wewnątrz chmury, boskiego oddania się. A dopiero później, a potem ty i my przywróciliśmy mu życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Daj pobożnie z Twymi łzami mieć Twój ból z ukrzyżowanym, póki Tym nie przejmiesz mnie. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Józef zabrał ciało Jezusa, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Podczas gdy Józef zamyka grób Jezusa, on sam wstępuje do piekieł i otwiera na oścież jego bramę. To, co Kościół Zachodni nazywa wstąpieniem do piekieł, Kościół Wschodni obchodzi już jako Anastazis, to znaczy zmartwychwstanie. W ten sposób siostrzane kościoły oznajmiają człowiekowi pełną prawdę tej jednej i tej samej tajemnicy. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli.
Twój Kościół, Panie, każdego ranka śpiewa. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Człowiek oślepiony światłami o kolorach ciemności, popychany przez siły zła, zatoczył wielki kamień i zamknął cię w grobie. Ale my wiemy, że Ty, Boże, Boże pokorny w milczeniu, w jakim złożyła Ciebie nasza wolność, jesteś jak najbardziej zajęty dziełem tworzenia nowej łaski w człowieku, którego kochasz. Wejdź zatem do naszych grobów. Rozpal iskrę Twojej miłości w sercu każdego człowieka, w łonie każdej rodziny, na drodze każdego narodu. Jezu Chryste, idziemy wszyscy w kierunku naszej śmierci i naszego grobu. Pozwól nam w duchu zatrzymać się przy grobie Twoim. Niech przeniknie nasze serca moc życia, które w nim się objawiło. Niech to życie stanie się światłem naszego pielgrzymowania na ziemi. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Gdy ulegnie śmierci ciało, obleczona wieczną chwałą, dusza niech osiągnie raj. Amen. Krzyżu Chrystusa, symbolu Bożej miłości i ludzkiej niesprawiedliwości, ikono największej ofiary z powodu miłości i skrajnego egoizmu wynikającego z głupoty, narzędzie śmierci i drogo zmartwychwstania, znaku posłuszeństwa i znamię zdrady. Miejsce kaźni, prześladowań i sztandarzy zwycięstwa. Krzyżu Chrystusa, także dzisiaj widzimy, jak wznoszą Cię w naszych siostrach i braciach zabitych, żywcem spalonych, zarżniętych czy ściętych barbarzyńskich mieczem i tchórzliwym milczeniem. Krzyżu Chrystusa, także dzisiaj Cię widzimy w obliczach dzieci, kobiet i osób wyczerpanych i zalęknionych, które uciekają przed wojną i przemocą, spotykając często tylko śmierć i tylu Piłatów umywających ręce. Krzyżu Chrystusa, także dzisiaj widzimy Cię w uczonych w literze prawa, ale nie w duchu, specjalistach od śmierci, ale nie od życia, którzy zamiast uczyć miłosierdzia i życia, grożą karą i śmiercią i skazują sprawiedliwego. Krzyżu Chrystusa,
Także dzisiaj widzimy Cię w sługach niewiernych, którzy zamiast wyzbywać się swych próżnych ambicji, ogołacają nawet niewinnych z ich godności. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w skamieniałych sercach tych, którzy wygodnie osądzają innych, w sercach gotowych, by skazać nawet na ukamienowanie, nigdy nie zauważając własnych grzechów i win. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w fundamentalizmie i terroryzmie wyznawców pewnych religii, którzy profanują imię Boga i używają Go, by usprawiedliwić swą niesłychaną przemoc. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w tych, którzy chcą Cię usunąć z miejsc publicznych, chcą Cię wyrugować z życia publicznego w imię jakiegoś laickiego pogaństwa, czy nawet w imię równości, której Ty sam nas uczyłeś. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w możnych i w handlarzach bronią, którzy podsycają ogień wojen niewinną krwi, niewinną krwią braci. E danno ai loro figli da mangiare il pane insanguinato. O Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w zdrajcach, którzy za 30 srebrników wydadzą każdego na śmierć. O Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w złoczyńcach i skorumpowanych, którzy zamiast chronić dobro wspólne i etykę sprzedają się na nędznym targu niemoralności. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w głupcach, którzy budują magazyny, by gromadzić skarby nietrwałe, dając Łazarzowi konać z głodu u swych drzwi. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w dewastatorach naszego wspólnego domu, którzy egoizmem rujnują przyszłość następnych pokoleń. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w ludziach starszych opuszczonych przez swoich krewnych, niepełnosprawnych i w niedożywionych dzieciach odepchniętych przez nasze egoistyczne i zakłamane społeczeństwa. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w naszych morzach śródziemnym i egejskim, które stały się nienasyconymi cmentarzyskami, obrazem naszego niewrażliwego i odurzonego sumienia. Krzyżu Chrystusa, obrazie miłości bez końca i drogo zmartwychwstania. Widzimy Cię także dzisiaj w ludziach dobrych i sprawiedliwych, którzy czynią dobro, nie szukając poklasku i podziwu innych. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj
sługach wiernych i pokornych, którzy rozświetlają ciemności naszego życia jak świece, co się spalają bezinteresownie, by oświecić życie tych, którzy są ostatnimi. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w obliczach zakonnic i osób konsekrowanych, miłosiernych Samarytan, którzy pozostawiają wszystko, by w ewangelicznym milczeniu opatrywać rany biedy i niesprawiedliwości. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w miłosiernych, którzy w miłosierdziu znajdują najdoskonalszy wyraz sprawiedliwości i wiary. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w ludziach prostych, którzy radośnie przeżywają swoją wiarę w codzienności i w synowskim posłuszeństwie przykazaniom. E nell'osservanza filiale dei comandamenti. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei pentiti. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w skruszonych, którzy z głębokości nędzy swych grzechów potrafią zawołać: Panie, wspomnij na mnie w swym królestwie. O croce di Cristo, Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w błogosławionych i świętych, którzy potrafią przechodzić przez noc wiary, nie tracąc ufności w Tobie i domagając się, by zrozumieć Twoje tajemnicze milczenie. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w rodzinach, które żyją w jedności i płodności swoje małżeńskie powołanie. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w wolontariuszach, którzy wielkodusznie służą potrzebującym i poszkodowanym. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj prześladowanych za swoją wiarę, którzy w cierpieniu nadal dają autentyczne świadectwo Jezusowi i Ewangelii. Krzyżu Chrystusa, widzimy Cię także dzisiaj w marzycielach, którzy żyją sercem dziecka i każdego dnia trudzą się, by świat uczynić miejscem lepszym, bardziej ludzkim i sprawiedliwszym. W Tobie, Krzyżu Święty, widzimy Boga, który kocha aż do końca. I widzimy nienawiść, która panoszy się i oślepia serca i umysły tych, co ciemności przekładają nad światło. Krzyżu Chrystusa, Arko Noego, która się ocaliła ludzkość od potopu grzechu, zbaw nas od zła i od złego. Tronie Dawida i pieczęci Bożego i wiecznego przymierza, przebudź nas z ułudy próżności, krzyku miłości, wzbudź w nas pragnienie Boga, dobra i światła. Krzyżu Chrystusa, naucz nas, że wschód słońca jest silniejszy niż ciemność nocy. Krzyżu Chrystusa, naucz nas, że pozorne zwycięstwo zła znika w obliczu pustego grobu. Wobec pewności zmartwychwstania i wobec pewności miłości Boga, której nic nie jest w stanie zwyciężyć, ani przyćmić, czy osłabić. Amen.
Signore sia con voi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I tak dobiegła końca droga krzyżowa, którą poprowadził po raz czwarty już Ojciec Święty Franciszek. 26 razy tę drogą krzyżową prowadził Ojciec Święty Jan Paweł II. 7 razy prowadził drogę krzyżową Ojciec Święty Benedykt XVI. W takim zamyśleniu wielkopiątkowym szliśmy za Jezusem w środowisku Koloseum Rzymskiego. Rozważaliśmy tę tajemnicę: Bóg jest miłosierdziem. Dziękujemy Państwu za to bycie razem na modlitwie, za tę medytację czynioną w tej wspólnocie ludzi wierzących, ludzi, którzy pragną miłosierdzia. Dziękujemy Państwu i życzymy, aby ten Jezus, który umiera za każdego z nas, był blisko każdego z nas, by z serca naszego odeszły wszelkie lęki, a przyszła pewność, że Bóg kocha miłością wierną, miłością nieskończoną, miłością nieodwołalną. Jesteś Ty i ja zaproszonym, aby uwierzyć w moc krzyża, która dobrem zwycięża zło. I jednocześnie zapraszamy Państwa na jutrzejszą transmisję o godzinie 20:30, aby wspólnie już przeżywać radość zmartwychwstania, Paschę Pana, aby wspólnie radować się z narodzin Kościoła, aby wspólnie cieszyć się z tej największej tajemnicy naszej wiary, a więc z tej tajemnicy, iż Jezus zmartwychwstał. Więc zapraszamy wszystkich słuchacze Radia Maria, widzów telewizji TVN, na jutrzejszą transmisję o godzinie 20:30. A tymczasem życzymy wszystkim pogodnej nocy, by nabrać sił do dalszej modlitwy, do dalszego radowania się miłością miłosierną. Żegnają się z Państwem Ojciec Marian, Ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.